Na przestrzeni dwóch ostatnich dni dotrzymaliśmy demówkę The Joy of Creation, czyli nadchodzącego remake'u jednego z najlepszych fangame'ów FNAF'a. I demówka ta jest świetna, cudowna i za chwilę sobie ją przegadamy. Dodatkowo otrzymaliśmy trailer Five Nights at Freddy's, czyli nadchodzącej ścigałki ze świata FNAF'a i za moment sobie ją przegadamy. Mamy sporo tematów, więc może przejdźmy już do sedna. Tak więc wczoraj miejsce miał drugi dzień 10. rocznicy Five Nights at Freddy's i o godzinie 21 dostaliśmy demo nadchodzącej gry The Joy of Creation, która wyjdzie w 2025 roku. Gry powstałej w ramach inicjatywy Fazbear Funverse. I co interesujące, pomijając One Night at Flamptis 3, to jest jedyny głębszy wgląd na produkcję w ramach tej inicjatywy, które nadchodzą. I spośród gier, które mamy dostać, pozostało nam właśnie The Joy of Creation w przyszłym roku, Pop Goes Evergreen, którego poniekąd zapowiedź, sobie drugą zapowiedź w postaci My Pop Goes dostaliśmy przedwczoraj i ona była mega mid. Dodatkowo nadchodzi Five Nights at Candy's 4, odnośnie którego wiemy tyle, co i widzieliśmy 4 lata temu, czyli w sumie nic. Aczkolwiek skupmy się na tym, co dostaliśmy wczoraj, a na pewno jest całkiem wiele rzeczy do przegadania. Jeżeli chodzi o jakąś moją opinię w sprawie tego dema, to jest wysoko i jest naprawdę mocno. Uważam, że w kwestii jakości, jakiegoś zaskoczenia, grywalności, straszności wszystkiego, to jest najlepsza około FNAF-owa rzecz, jaką dostaliśmy od bardzo, bardzo dawna, o ile nie najlepsza w ogóle. I uważam, że potencjał w tej grze w momencie, kiedy wyjdzie na coś naprawdę ogromnego, jest gigantyczny. I uważam, że to DJ of Creation może być naprawdę takim cudownym kawałkiem tego medium FNAF-owego, które może być uważane za najlepsze. Nawet lepsze od tych wszystkich FNAF-owych gier, które nie tylko wyszły ostatnio, ale ogólnie od wszystkich tych oficjalnych gier, bo umówmy się, w porównaniu do tego nie są zbyt imponujące. Tak więc w ramach tego dema lądujemy w jednym ciasnym pokoju z jednym przejściem do pomieszczenia, w którym znajdują się bezpieczniki. Naszym zadaniem, jak w tradycyjnych FNAF-owych grach, jest sprawdzanie kamer, które obserwujemy za pośrednictwem 3 monitorów na naszym kozackim setupie. Musimy dbać o dostępność prądu w tym pomieszczeniu, o kondycję kamer, o kondycję naszej latarki, która bardzo szybko się rozładowuje. Oraz przede wszystkim musimy napierdzielać się z animatronami, które chcą wgryźć się nam w płat czołowy. I uważam, że gameplayowo to jest naprawdę cudownie pomyślane. Oczywiście było parę podobnych implementacji tego typu gameplayu w innych produkcjach około FNAF-owych, ale tutaj naprawdę siedzi mi to niesamowicie dobrze. Na zasadzie nie siedzisz ciasno tylko w jednym miejscu, a możesz poruszać się po całym pomieszczeniu i robić jednocześnie kilka rzeczy na raz i wchodzić w interakcję z samym pomieszczeniem, komputerem i całą resztą, to jest naprawdę super. I oczywiście nie jest to totalnie nowy system, bo był obecny także w innych około FNAF-owych grach, m.in. w The Joy of Creation Story Mode sprzed 7 lat, gdzie no, rozgrywka była bardzo podobna. Aczkolwiek przy okazji tego dema dosłownie wszystko zostało poprawione i jest naprawdę mega solidnie. Idąc dalej do animatronów, z jakim się tutaj ścieramy, mamy oczywiście oryginalną czwórkę w całkiem interesujących wersjach. Freddy Fazbear, który wygląda przerażająco, ale w taki dobry sposób, a nie w taki nachalny jak chociażby we FNAF-ie 4, którego odganiamy świecąc mu latarką po oczach. Dalej Bonnie ze swoim ikonicznym dawaniem punchy, jak w podstawce. Czytaj możliwością rozwalenia ci kamery albo zasadzenia ci gonga na mordę w momencie, kiedy patrzysz na niego przez okno. Całkiem interesująca wersja Chiki, która wychodzi ci z sufitu. Żeby odgonić ją, musisz świecić latarką na cupcake'i pochowane po szafkach. Oraz Foxy, który czai się na ciebie w pewnych miejscach i musisz albo się na niego patrzeć, albo wypalać mu wzrok przez kamerę, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ich działanie, animacje, wygląd, jumpscary przede wszystkim, to jest super i to jest niesamowity poziom. Uważam, że takie rzeczy jak Security Breach czy Ruin nie mają podjazdu, jak chodzi o jakikolwiek aspekt straszności czy działania takowych postaci. Graficznie, co dużo mówić, tamte gry były bardzo kolorowe, bajkowe. Mam wrażenie, że bardziej nastawione pod młodszego odbiorcę, tutaj jest mrocznie, ciemno, strasznie. Jumpscary to nie po prostu zwykłe wyskoczenie ci animatrona, który się na ciebie drze, a wyskoczenie animatrona, który wygryza się w ciebie z bardzo dźwięcznymi odgłosami przegryzania ci części ciała. No, jest to bardzo wysoki, mocny poziom i naprawdę jestem mile zaskoczony. Jednocześnie zdecydowanie to jest najstraszniejsza FNAF-owa rzecz od bardzo dawna. Myślę, że gdzieś podobny, ale jednak trochę niższy poziom strachu mieliśmy w fangame'ie Juniors sprzed 2 lat. To też był absolutnie świetny, wykokszony fangame, z każdej strony był cudowny. Jego naprawdę straszna i okropna, oczywiście w dobrym sensie, część zaczynała się po nocy 6 albo 7, kiedy schodziliśmy do piwnicy i już nie walczyliśmy ze wszystkimi animatronami, tylko z Mangle i to było mocne przeżycie.
I to, w jaki sposób to demo wygląda, i patrząc również na te poprzednie wersje DJ of Creation, jak Reborn czy Story Mode, to uważam, że DJ of Creation może być absolutnie najstraszniejszą FNAF-ową grą od bardzo dawna, o ile nie w ogóle. Chyba że istnieje jakiś straszniejszy, niszowy fangame, który po prostu nie zdobył dostatecznej popularności w internecie i o nim nie wiemy. Jest na pewno super, gra wygląda dużo bardziej obiecująco niż chociażby niestety porzucony projekt, jakim był FNAF Plus. To była gra, którą absolutnie wszyscy się jarali, później przestali się jarać, później o niej zapomnieli, a teraz mamy to i uważam, że to będzie lepsza. Dodatkowo muszę absolutnie pochwalić pewne elementy, których się tutaj nie spodziewałem. Między innymi mogliście to obserwować na streamku, który był wczoraj, jest on cały czas dostępny na kanale, możecie sobie go obejrzeć. Jest to streamek z przechodzenia gry i testowania jest z każdej strony. W każdym razie to, co jest na pewno miłym zaskoczeniem, to takie poniekąd burzenie czwartej ściany. Na zasadzie masz swoje oczekiwania, gra sobie płynie i nagle gra wali się blue screena i myślisz, że wywaliło ci kompa, ale nie wywaliło ci kompa, tylko był to pewien zabieg w grze, bo wywaliło bohaterowi, który właśnie patrzył się w komputera, myślałeś, że to twój. Incepcja. Bardzo lubię zagrywki tego pokroju, do tej pory pamiętam swój pierwszy raz w Batman Arkham Asylum, gdzie miejsce miało coś absolutnie podobnego i nie wiadomo było, co się dzieje, ci, którzy grali, pewnie pamiętają. I wczoraj na streamie doświadczyłem czegoś absolutnie podobnego i podobało mi się. W związku z czym DJ of Creation absolutnie świetne, czekam na wyjście pełnej wersji. W międzyczasie fajnie byłoby zapoznać się tak już w 100% z podstawową wersją. Tą, która wyszła te 7 lat temu w 2017 roku. Dodatkowo wczoraj, 3 sierpnia, pojawiła się interaktywna nowela FNAF VIP, która jest prequelem do FNAF Security Breach i ją sobie omówimy przy okazji innego filmu w przyszłym tygodniu, wyjaśnię wam całą fabułę, wszystko co tam ma miejsce, jeszcze zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Aczkolwiek zaraz obok tego wyszedł dodatkowo zwiastun nadchodzącej gry z FNAFa o bardzo mocnym tytule Five Laps at Freddy's, która jest niczym innym jak ścigałką w świecie FNAFa. Niewiele osób się tego spodziewało, ale chyba kiedy już w twojej franczyzie pojawia się ścigałkowa gra w stylu Mario Kart, to znaczy, że jest dobrze. 7 sierpnia wychodzi demówka, a my szybko przegadamy sobie, o co chodzi. Wszystko w sumie zaczęło się od zapowiedzi na Twitterze, kiedy Clickteam pochwaliło się, że za chwilę dowiemy się o ich nadchodzącej grze. Zobaczyliśmy wówczas logo gry, które wygląda bardzo podobnie do loga FFPS-a. Przynajmniej tego Freddy'ego z tęczą na początku. Może mieć to powiązanie, za chwilę się przekonamy. Ponieważ motyw wyścigowy w FFPS-ie faktycznie się pojawia. Mowa tutaj o Midnight Motorist i tak uważam, że Five Laps at Freddy's będzie do tego dość mocno nawiązywać. Zatem zacznijmy sobie od samego trailera, który wygląda po prostu w porządku. Graficznie to jest Hello Neighbor as fuck. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jak zauważyło także parę osób z zagranicy, to totalnie wygląda jak FNAF World. W sensie drzewa, ten młyn w tle, wszystko to jest mega FNAF Worldowe, więc możemy mieć już jasną sytuację, że również nawiązuje to graficznie do tamtej gry, która swoją drogą niedługo też będzie mieć 10 lat. Jeżeli FNAF World ma za chwilę 10 lat, a wy pamiętacie FNAF Worlda, to jesteście starzy as fuck. Później widzimy urywki gameplayu, po prostu ściganie się na tej mapie. Gramy animatronami, które są w konkretnych samochodach, tutaj na przykład jest Springtrap w aucie. I to mnie rozbraja absolutnie. Dodatkowo jak spojrzycie na autko, którym jedzie Chica, zauważycie, że jest to fioletowy wóz, mocno podobny do tego, który widzieliśmy w Midnight Motorist, którym poruszał się William Afton. Dodatkowo znajduje się na nim naklejka z zielonym królikiem. Kim może być zielony królik, zapytacie? Dowiemy się za moment. Idąc dalej, zwiastun zwraca dość sporą uwagę na automaty growe, co każe mi myśleć, że jeżeli chodzi o jakieś powiązanie Five Laps at Freddy's z lore FNAF-a, to być może to jest właśnie jakaś gra arcade'owa, w którą najprościej mówiąc możesz zagrać na przykład na automacie w Mega Pizza Plexie czy coś. To mogłoby być najprostsze, ewentualnie, nie wiem, Fastbus Entertainment wydaje grę czy coś. Idąc dalej, jadąc po okolicy, widzicie trybuny. Na trybunach siedzą dzieci, bardzo podobne do tych, które pojawiały się w minigierkach we FNAF-ach. Są to mega charakterystyczne sprite postaci. I dalej widzimy namiastkę jakiejś nowej mapy przedstawiającej Freddy Fazbear's Pizza Place. To nie jest jakkolwiek ważna miejscówka w serii. Po prostu ma tam miejsce FFPS, nic istotnego dla całej serii, oraz przychodzimy tam w jednym z zakończeń w Security Breach'u oraz w Ruin. Tak, to jest bardzo ważne. Później widzimy namiastkę kilku innych rzeczy, m.in. jumpscare takiej dziwnej, kotowatej postaci, nie wiem, może Candy wrócił z emerytury czy coś? A później zwiastun dobiega końca, widzimy Fryderyka stojącego na drodze, wojownik Shaw's.
Otrzymujemy tytuł oraz ostateczną informację, że demówka wyjdzie 7 sierpnia i będzie z tego streamek na kanale około godziny 21, bardzo podobnie jak było zresztą z DJ of Creation. Najprościej mówiąc, będę grał w grę w środę o 21 na streamku. Streamek ten będzie dłuższy niż ostatnio, obstawiam, że będzie trwał może ze 3 godziny, bo zaplanuję na niego troszkę więcej rzeczy. Więc możecie wpaść, posiedzimy sobie troszkę dłużej, pogadamy, porobimy rzeczy, będzie fajnie. Interesująca również jest strona na Steamie, gdzie dowiadujemy się m.in., że projekt jest sponsorowany przez Fazbear Entertainment, czyli w skrócie to jest po prostu gra w uniwersum FNAF-a. Właśnie wyprodukowana przez Fazbear Entertainment, trochę jak FNAF VR chociażby. Idąc jeszcze dalej, dowiadujemy się, że będziemy mieć 16 map do wyboru, w tym chociażby Midnight Motorist, co może być bardzo ważne, oraz 12 animatroników, którymi będziemy mogli grać. Idąc jeszcze dalej, z opisu dowiadujemy się, że gonić będzie nas zły to szkielet, który będzie na nas polował i najpewniej to jest ta kotowata postać z trailera. Aczkolwiek to w ogóle nie wygląda jak endoszkielet, w związku z czym pozostaje nam pytanie, kim jest endoszkielet i... Boy, mam wrażenie, że chodzi o Mimika. Mimik to zły endoszkielet, najprościej mówiąc możesz opisać tą postać właśnie w taki sposób. I co więcej, zmiennokształtny... Nie zmiennokształtny. Mimiczny endoszkielet, on może zmieniać się w inną postać, udawać cokolwiek innego. W każdym razie strzelam, że udaje on owego kota. Będzie nas atakował podczas grania w grę. Z istotniejszych rzeczy, które powinniście wiedzieć, to byłoby na tyle, przejdźmy dalej. Mamy screeny z gry, gdzie mamy chociażby... Springtrapa jadącego samochodem. Nie żeby coś. Ale nie mam pojęcia, dlaczego rozwala mnie sama ta myśl. Idąc jeszcze dalej poprzez kolejne screeny, mamy tego. To jest mapa z Midnight Motorist. A dlaczego? Ponieważ mamy placówkę Juniors. I to jest absolutnie szalone, ponieważ Juniors po raz pierwszy pojawiło się właśnie w Midnight Motorist, a sam fangame powstał dużo później. To jest absolutnie posrane, bo tak, mamy wgląd w Midnight Motorist w bardziej fizyczny sposób i to jest niesamowite. I co więcej, jeżeli chodzi o jakieś szczegóły, to nawet auta na parkingu są ustawione w dokładnie taki sam sposób, mają dokładnie takie same kolory. To jest dosłownie to samo, co widzieliśmy w samej grze. W sensie w FPS-ie po raz pierwszy te parę lat temu. Więc ja podejrzewałbym, że jakoś jest to FNAF, są tam pochowane jakieś rzeczy z lore, które będziemy musieli odnaleźć i to będzie super. Aczkolwiek to nie koniec nawiązań, gdyż idąc jeszcze dalej, fioletowe auto Williama Aftona jest nazwane Midnight Motor. Co ponownie absolutnie nawiązuje do tamtej minigry. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości w głowie, to zdecydowanie to potwierdza, że gościu z Midnight Motorist to William Afton. Jakby to już nie było oczywiste od jakiegoś czasu. I to jest w ogóle mega istotne w kontekście całego lore FNAF-owego, gdyż Midnight Motorist ma miejsce najpewniej tej samej nocy, kiedy William Afton zabił Charlie. Spulapował on pod pizzerię, zabił Charlie i pojechał, po czym dojechał do domu. Ogólnie wydźwięk i tematyka tego są bardzo mocne. I warto mieć z tyłu głowy to, że możemy doświadczyć czegoś naprawdę ciekawego, grając w to na żywo. Zasadniczo to byłoby na tyle. Wstała jeszcze ta książka FNAF-owa, pewnie rzucimy na nią okiem. Postaram się ją w jakiś sposób dla was ogarnąć. No i póki co w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Przypominam wam, że 7 sierpnia odpalam streamka, na przestrzeni którego będziemy ogrywać Five Nights at Freddy's w wersji demo. Porobimy również kilka innych ciekawych rzeczy, póki co to byłoby już na tyle. Trzymajcie się, mówi Dozmondar, siemano, cześć.